Cześć, zaczynamy budowę naszej wiaty. Początek widzieliście, najpierw wybraliśmy humus, na spód daliśmy go włókninę. Nasypaliśmy tutaj gdzieś około 30 cm gruzu, takiego pobudowlanego, żeby mieć dobrą pobudowę, podbudowę. To zagęściliśmy zagęszczarką, utwardzone mamy już to. Zalewania supów chyba Wam nie pokazaliśmy, ale na każdy sup poszło około 80 cm betonu. Pokażemy Wam może na jakich to... O, to było montowane na takich kotwach. One są akurat teraz skręcone odwrotnie, bo to tak przychodzi do montażu. Ale to się potem odwraca i sup tutaj idzie w środek. Ponieważ my jak zawsze chcieliśmy to mieć solidniejsze, więc do tych tutaj prętów dospawałem jeszcze pół metra dłuższe, żeby to było wszystko mocniejsze. I to naprawdę porządnie zabetonowaliśmy. Betonując trzeba zwracać uwagę na dwie rzeczy. Oczywiście muszą się zgadzać wymiary i linie, tak, ale muszą się też zgadzać przekątne. Bo jak się Wam nie będą zgadzać przekątne, to możecie mieć później problem z dachem. Więc jak już sobie pomierzycie wymiary, długość, szerokość, to musicie sobie pomierzyć przekątne, żeby przekątne były dokładnie takie same. Najlepiej, żeby nie było więcej, żeby tolerancja była do 1 cm, to wtedy macie pewność, że ten dach będzie później prosty i będziecie w stanie to zrobić. A teraz co w tym momencie robimy? Teraz zamontowaliśmy na takich właśnie kotwach, no to samo trzeba zrobić z tą drugą, obrócić. Ta jedna nam po prostu została. Na takich kotwach zamontowaliśmy słupy. Tak to wygląda. Słupy, te kotwy to są kotwy regulowane. Wiecie co, chciałem kupić nawet kotwy stałe, ale niestety nie mogłem dostać nigdzie stałych dwunastek, takich jakie potrzebowałem, więc musieliśmy kupić regulowane. Więc je... Może to pokażę. A nie, ona akurat jest mocno skręcona. Więc je się reguluje tutaj. Tutaj się reguluje szerokość w zależności od tego, jakie grube macie słupy. Oczywiście to mamy wypoziomowane, czyli pierwsze trzy belki mamy przykręcone i wypionowane do mamy już piony złapane. Na to idzie ta belka poprzeczna, na której będą ułożone krokwy. Taka sama sytuacja będzie z drugiej strony, czyli teraz my akurat mamy tutaj takie troszkę ułatwienie, bo możemy sobie złapać do tych murów dookoła, czyli możemy sobie złapać, to nawet częściowo to są takie powiedzmy uchwyty montażowe, ale one już prawdopodobnie zostaną na stałe, czyli łapiemy sobie, wyznaczając też piony na tych kotwach do murów i potem dopiero całą konstrukcję dachu. Także montujemy następne raz, dwa, trzy, cztery słupy i po czterech słupach możemy się brać za dach. Robimy to. A, ale złapię, dobra. No złapię, nie, bo... To złapmy ten. Ten, no właśnie. Sekundę. Teraz jest prawie dobrze. Zawsze do jednego nie przyjdzie. Tak jest dobrze. Możesz tu oko nagrać. Co? Oko możesz nagrać. Nie widać oko, łapi typ. Thank you.
Słupy już mamy wszystkie postawione. Te słupy, które były powiedzmy luzem, poskręcaliśmy sobie na razie tak tymczasowo deskami, żebyśmy mieli piony połapane wysokości i odległości. Z tamtej strony już na murze mamy przykręconą jakby tą belkę, na której będą leżeć krokwy. I teraz wrzucamy taką samą belkę jak z tamtej strony, tutaj po tej stronie, którą będziemy zaraz przykręcać. Basia, dałabyś mi ścisk stolarski? Więc tak, belki mamy zamontowane, zmierzyliśmy jeszcze raz przekątne, jest idealnie co do centymetra się zgadzają, więc poziomy się zgadzają belek, więc możemy w zasadzie zacząć kłaść krokwy. Potem sobie damy jeszcze kątowniki i zastrzały i te tak zwane miecze, także zaczynamy od krokiew teraz. A więc tak, po już zamontowaniu krokiew trzeba sobie wyznaczyć taką pionową linię, puścić sznurek i tutaj sznurek już ściągnąłem, bo linie mam wyznaczone, puścić sznurek i po tym sznurku te linie wyznaczamy, następnie obcinamy te krokiewki do tego wymiaru i na to idzie deska podrynnowa po kolei. Krokwę mamy na długość już dociętą, także teraz biorę się za montaż ładki. Surowy naszej wiaty zakończony. Niestety nie udało nam się wszystkiego wam pokazać, bo Norbert się rozszalał. Pogoda się tak psuła, że musieliśmy tak szybko się spieszyć, że nie zdążyliśmy nagrać, a właśnie z nami nie było i nie miał kto nagrywać. Więc tak, więźba gotowa, zastrzały, te miecze pomontowane. Tutaj takie wzmocnienia, kątowniki, możesz właśnie pokazać z bliska, pomontowane. Przy każdej jednej poprzeczce, tak samo tutaj przy słupku. Mamy już też położoną blachę, nie mamy obróbek blacharskich. Obróbki blacharskie będę robił jutro. Teraz właśnie zagęściliśmy tutaj to podłoże,
Na to już pójdzie tylko żwir. Może tu kiedyś położymy jakąś kostkę. Na ten moment zostanie to na takim etapie, jakim jest, ponieważ nam się leje woda przez strop do szopy i musimy ratować dobytek z szopy szybciutko tutaj, żeby nam to wszystko nie mokło. Także nowiata, wydaje mi się, solidna, zrobiona. W zasadzie z teściem 2 dni roboty i mamy wiatę gotową. To do zobaczenia, pa!